Nie straciliście dzisiaj bramki, to już jest kolejny mecz z rzędu, kiedy wygrywacie u siebie. Co o tym decyduje? No, na pewno to już wcześniej powtórzyłem przy okazji któregoś wywiadu, że bardzo poprawiliśmy grę defensywną całego zespołu, bardzo zaczęli pomagać i skrzydłowi, i napastnicy. Więc tak jak mówiłem już wcześniej, nam się o wiele łatwiej gra. To nie jest tak, że tylko trzech teraz stoimy z tyłu, tylko praktycznie cała drużyna jest zaangażowana i jeden drugiemu pomaga. No, troszeczkę dzisiaj może też pod względem fizycznym słabiej wyglądaliśmy, jednak 120 minut w Pucharze Polski odcisnęło swoje piętno, ale udało się tą taką niemoc fizyczną przełamać w drugiej połowie i pokazaliśmy, że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu i potrafimy w drugiej części meczu strzelić bramkę i dowieść korzystny rezultat do końca. Właśnie ta lepsza gra w obronie to jest efekt treningów, efekt zmiany taktyki przez trenera? Nie, no na pewno to im dłużej z trenerem pracujemy, tym bardziej zaczynamy rozumieć jego taktykę. Tak jak na początku mieliśmy z tym duże problemy, bo nie do końca niektórzy zawodnicy wiedzieli, jak się mają zachowywać, no to dzięki właśnie treningom jest coraz lepiej i już aż takich błędów nie popełniamy, chociaż na pewno w tym meczu się przydarzały, ale to myślę też się brało z tego, że troszeczkę byliśmy podmęczeni po środowym pucharowym meczu.